Witam was serdecznie! Okej, jedziemy dalej z Cyberpunkiem! Najnowszym patchem. Plus ray tracing, plus 4K, plus dużo innych fajnych dogodności. Graficznych. No to teraz czekamy. Pamiętaj, jak ich zobaczymy, włączasz prąd. Okej, osłaniaj mnie w razie czego. Wiadomo. Wiadomo. Jadą. Jest mój wóz. Widzisz go? Nie da się go nie zauważyć. Weźmy ich z zaskoczenia. Spróbujmy to zrobić po cichu. A jakby co, to zacznę ich odstrzeliwać. Gra? Gra. Gra. Snajperki nie mam. No i gdzie ten pierdolony boss? Czekajcie tu na nich. No to szykuj się. Zaczynamy przedstawienie. Teraz. Niech stanie się jasność. Musisz zgadnąć klucz dowodu, kierowcy. Rozgląda się na razie. Zauważyli. Drogę są jasne. Okej, posłuchaj. Dostałem! Musimy się ich wszystkich teraz włączyć. Dobra. Kurwa. O Jezus, jak my załatwili. Wóz panam. Irokes, jasne. Będę w środku. Daj znać, jak zauważycie, że ja... Co? Mogę się stąd wszystko odciąć, ale... Zauważyli mnie. Kurwa. Musimy się wszystkich zaraz pobić. Nara. Nara. Nie, i znowu kurczę. Gdzie żeś wlazła? Musisz zgarnąć klucz dowodu, kierowca jest. Rozglądaj się zaraz z Irokesa. Irokes, jasne. Zauważ mnie. To twój pierwszy. Musimy się ich wszystkich. Mamy ich! O kurde, adrenalina. Dać mnie. Dobra. Pas. Oj, karamba. Dobrze. Chodź. Od razu milej!
Mam cię. Dobra. Dobra, dobra. Mamy. Ale zanim się zwijamy, to od was weźmiemy. Ach. Poczekaj na mnie w aucie. Spokcik, lokcik. Karabin snajperski typu TER. A to ja mam karabin precyzyjny. Ale to jest już snajperka porządna. To jest już snajperka. Nie. A ten precyzyjny nie był tak zły, tak na średni obrażenie fizyczne. Jak ma o wiele większe. Na średni dystans jest spoko. O, modyfikację już mam. Szybkoszczelność. Ty mi za mało obrażenia w ogóle zadawałeś. Ma tutaj też coś z snajperami. Pakowanie bojowe. Ciebie dam. Spadaj, ja prowadzę. No na masz. Co ty czekasz? Nie mogłeś się doczekać, co? Nareszcie. Dobrze, masz szybę dacha. I jak? Zajebisty wóz, co? Zajebisty. Nie dziwię się, że go chciałaś odzyskać. Och, nareszcie razem. No i widzisz? Dałyśmy radę bez Mitcha i Skorpiona. Słuchaj, Vi, to jeszcze nie koniec. Nie? Masz ładunek, masz wóz. Ale nasza nie było w Rocky Ridge. Nie pojawił się. Skurwiel jebany. Panam... Posłuchaj, mam plan. W dupie mam twój plan. Mieliśmy odzyskać auto i towar. Six Streeti czekają na sygnał, a ja muszę... Kurwa, posłuchaj. Wiem, gdzie mają swoją norę. Dostaniemy się do nich przez tę niedokończoną autostradę w pobliżu. Nie spodziewają się nas. Sprawy same się nie rozwiążą. Chcesz zrobić wjazd na kryjówkę Rafenów? Pogięło cię? A masz lepszy pomysł? No to słucham! Wyobraź sobie, że mam. Najpierw zawieziemy towar Six Streetom, a potem zajmiemy się Hellmanem. Przecież obiecałam ci, że pomogę, co nie? To mnie nie wpieprzaj z tym Hellmanem! Nie zachowuj się jak suka, która palcem nie kiwnie, jak czegoś nie ma w kontrakcie. Po prostu...
Pomóż mi dorwać Nasha. Dobrze, dobrze. Dobra, to gdzie ta ich nora? Niedaleko. U, szyba ta się zamknęła. Dzięki, Vi. To, co zrobił Nash. Nie mogę w to uwierzyć. Był pierwszą osobą, z którą zaczęłam pracować w Night City po opuszczeniu Alde Kaldos. A ja mu zaufałam. Mnie też ktoś zdradził w ten sposób. Wiem, jak się czujesz. Wyrównałaś rachunki? Nie zdążyłam. Zrobił to ktoś inny. A gdybyś mogła, załatwiłabyś to? Nie wahałabym się. Dobra, miejmy to za sobą. Dobra. Kable jej wiszą. Monitorka nic nie pokazują, tylko prędkość. Gotowa? No to go dorwijmy. Okej. Okay. A ty na pełną bekę chcesz jechać? No tutaj jedzie 80 mil na godzinę, a tam 50. Okej. Okay. Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę zjebie? Nie, Levi! Pierdol się, kurwa! O kurde! Dorwijmy ich! On jeszcze żyje? Jebać sukę! No dalej, chujki! No chłopie złote. Bawimy się! Krytyczne tam było, ale mało. Zajebiście! Mało zabrał. Uważaj, skrwiele idą od drugiej strony! Dobra, jedna padła. Wykrywaj ognio! Drugi pad. Popisowy rozpierdol! Jebać sukę! No to strzelam! Zajebiście! Ulala! Pięknie siadło! I nie mogą nam zwiać! Spadamy, kurwa! Na to załatwię! Ja to strzelam! Popuść prawie leży. Czuwa się, jak jakaś frajerka! Jebać sukę! Mamy ich! Niech ktoś zajmie tę pozycję! Wyleczy się. Czego się zachowa? Uważaj! Spokojna głowa. Uła! Jebać sukę! Dobra jest ten karabin. Bawimy się! Zajebiście! On zginie? Sam to załapię! Proszę. No to strzelam! No dalej, chłopie!
Nieźle mi! Ciebie chciałam bardziej. Była! O, wow. No, panie? No? Zapraszam ciebie. Obiecywaliśmy sobie co innego! Nara. Mamy wszystkich. Mamy wszystkich. Co tutaj leży? Widowmaker. Karabin precyzyjny. Tak jak mój? Jeszcze weźmiemy. Dziękuję za bronię. Dziękuję za rzeczy. Robię sobie pieniążki. Jakieś leczonko tutaj może też jest. Proszę. Cześć, Rogue. Jak to było? Naucz się sama rozwiązywać swoje problemy? Nasz nie żyje. Jeden problem rozwiązany. Zadowolona? Co z towarem do Sixth Street? Nasz już go nie dostarczy. Ale jeśli ładnie poprosisz, to może pomogę. Zapłacili mi z góry, ale to miło, że się o mnie troszczysz. Zastanawiałam się po prostu, czy bawiąc się w wendetę, nie zapomniałaś o interesach. Kurwa! Idziemy. Spadajmy stąd. Rogue chyba odjebało. Zgorzkniałaś mi na suczy. Że niby dawniej była słodka i powabna? Zapomniała już, że kiedyś stała po drugiej stronie barykady. Przydałoby się nią, kurwa, mocno potrząsnąć. Dobra, zanim wsiadamy, to sprawdzimy jeszcze. I gdzie jest ten karabin precyzyjny? Jest lepszy, ale ciut lepszy. Szybszy jest. Zostawię swój. Karabin szturmowy to mamy tylko lepsze. Tu bym najchętniej dał sobie snajperkę jeszcze. Trzy miejsca jest za mało. Albo lepszą snajperkę. Ta snajperka jest lepsza. O, i o wiele. A to jest karabin precyzyjny. Dobra, tak to zrobimy.
Hej, boss. To ja. Mam towar. Obiecuję, żadnych numerów. Spotkajmy się. Sunset Motel. Jaka milutka się zrobiła. Wiem, że nie żartujesz. Będę na pewno. Ustawiłam nam spotkanie. Domkniemy deal i zaczniemy ogarniać sprawę twojego Hellmana. Pasuje? Dobrze. No jasne. Już są. Ja z nimi pogadam. Będą kłopoty? Nie. Nie będą. Cześć, boss. Panam! Jak tam nasz? Telefonu nie odbiera. Już do niego nie dzwoń. Masz jaja, dziewczyno. A to co? Bonus? Pilnuję, żebyś nie fikał. O, bardziej pyskata od nasza? Przekonajcie się. Lubię ją. Masz. Towar pierwsza klasa. Jest git? Wszystko okej? Sprawdź konto. Zaokrągli się ładnie za parę minut. Polecam się. Ale to chyba Rogue powinna mi zapłacić. Jesteś w porządku. Masz coś ekstra. Jedziemy. Ekstra? Rzadkość. Dobrze poszło. Chodź, napijemy się. Tutaj jest mural. Rafeni dojechani i Sixtrici zadowoleni. To dobry dzień dla pana Palmera. Może czymś mnie jeszcze wkurzysz. Tu. Sprzedamy rzeczy. Nara. Oto ja wszystko w ogóle sprzedam. Nie. Ciebie też. Ciebie też. Ciebie też. Okej, resztę sobie zostawię. To jest ikoniczna. Aha. I mamy znowu 1800. Ciebie ubierzemy. Lustwa wezmę zwiększenia tempo haków, odporność na porażenia chemiczne. Dobra. I punkcik jeszcze. Atrybuty. A kto ma w ogóle tutaj snajperkę? Zimna krew. Skrytobójstwo. Podczas skradania się twoje bronie z tłumikiem zadają więcej obrażeń. Szybkie ciosy. Wezmę ciebie. Dobra. Uważaj, człowieku. U.
Tam na dole można też bronię kupić. Ale tak i tak mam za mało siana. Interesy czy nowi znajomi? Zgadnij. U ciebie wszystko gra? Kręcili się tu jeszcze? Rafeni? Nie. Od tamtego razu cisza. Kiedyś wrócą, ale nie takich sukienkotów tak najpa przytrzymała. Co podać? Dwa brozety. Co właściwie było w tej paczce dla streetów? Nie widziałaś? Baloperidol, jakieś prochy dla cyberpsychali. Handlują tym? No, sprzedają towar czarnym klinikom i Reaper Dokom, z którymi mają układy. Zdrówko. Za to, co jeszcze przed nami. Za to, co przed nami. O! Jeszcze jedno, proszę. Duszkiem wypiła. Niedobrze dla brzuszka. Dzięki, Noa. Daj znać, jakbyście jeszcze czegoś potrzebowały. No dobra, teraz moja kolej. Co z Andersem Hellmanem? Mam już wstępny plan, ale muszę się z tym wszystkim przespać, pokombinować i potem ustalimy szczegóły. W sumie najlepiej byłoby tu wynająć pokoje. Stąd będziemy mieć bliżej. Zebrałybyśmy się do roboty koło północy, żeby się nie rzucać w oczy. Pasuje? A spoko. A może jeden pokój? No a ma w większości tych klitek po dwa łóżka. Zaoszczędzimy kasę. Nie to miałam na myśli. Wiem. Po prostu cieszę się, że cię poznałam i pomyślałam, że... Nie przejmuj się, Luz. Ja też się cieszę, że się poznałyśmy. To był kurewsko ciężki dzień, ale dałyśmy radę. I jutro też damy. No i spoko. Wszystko okej? Mhm. Tak. No, a weźmiemy jeden pokój, podwójny. Tylko na tę noc. No, spoko. Trochę. Cały ten stres zaczyna ze mnie schodzić. Pewnie walnę się do wyra i od razu zasnę. Ty też lepiej odpocznij. To dopiero początek. Taki mam plan. To my jeszcze to mamy. Kasa, dziękuję. Ale ona się położyła szybko. Ulala. Dobranoc. Tak bez umycia ząbków, bez prysznica. Nazywam się Dakota Smith. Jeśli będziesz szukać zleceń w okolicy, znajdziesz je u mnie. Jestem Vi. Dzięki za informację. I pamiętaj, tutaj jest inaczej niż w mieście. Uważaj na siebie. Okej. W pobliżu miejsca pani pobytu znajduje się jeden z moich zaginionych pojazdów. Jasne. Jakbyś chciała pogadać, to wpadnij do mnie. Otóż komunikatora. I jest mieszkanie na wynajem. Dobra, komunikator, wszystko mam. Postać. Jeden punkt w górę. Otwierania zamków. Ja jeszcze nic tutaj nie zrobię.
Albo ja muszę trochę się rozwinąć. Idę w to. I tu. Poruszając się w przeciwnik otrzymuję 10% więcej obrażenia z karabinu lub pistoletu. Poknanie wroga zmniejsza czas przeładowania. Tak to zrobimy. No dobrze. Okej, no to na tym zakończę ten odcinek. W następnym gramy dalej. Oczywiście z misją główną ostatni gasi światło. To trzymajcie się i do zobaczenia.